Czy wiecie, ile nowych seriali amerykańskich powstało w 2018 roku? 495 i jest to o 7 więcej niż w 2017 i aż o 75 więcej niż w 2015 roku, co pokazuje nam skalę tego całego zjawiska, ilość nieprawdopodobną nowości z Ameryki. Pokazuje nam też w pewnym sensie, dlaczego trochę przestaliśmy już to wszystko ogarniać i dlaczego na przykład przestaliśmy sięgać po seriale nie z USA, no bo jesteśmy przytłoczeni ilością tych amerykańskich nowości, a tymczasem seriale nieamerykańskie cały czas rosną w siłę. Jest ich coraz więcej, ale są też coraz lepsze i naprawdę warto o nich mówić, tylko my nie mamy kiedy. Sami dajemy się dosyć często zaskoczyć, bo one nam zupełnie gdzieś umykają i odkrywamy takie perełki po latach, jak na przykład serial Maltese, serial włoski, który już wkrótce będzie można oglądać na kanale Epic Drama i tutaj uwaga, uwaga, to jest nowy serial od twórców Gomory. To wydaje mi się jest taka wizytówka, która nie wymaga dodatkowego komentarza, ale nie tylko o Maltezę chodzi. Chodzi o to, że pomyśleliśmy sobie, że może czas odkurzyć nasz cykl nie tylko z USA. Dawno nie robiliśmy nowych odcinków i sporo nam się nazbierało fajnych produkcji, które absolutnie nie ustępują produkcjom amerykańskim, o których chcielibyśmy wspomnieć i oto one. Maltezę. Naszą listę otwiera oczywiście ten tytuł, o którym wspomniałam już we wstępie, czyli Maltese, włoska produkcja z 2017 roku, czyli już dwuletnia produkcja od twórców Gomory, która na dodatek jest częściowo oparta na faktach i również dotyka tematyki mafijnej. O ile jednak Gomora opowiada o współczesnych bossach działających na przedmieściach Neapolu, o tyle Maltese opisuje historię policjanta tropiącego w latach 70. narkotykową mafię na Sycylii. Ośmiodcinkowy pierwszy sezon ma dosyć niespieszne tempo, ale podobnie jak w Gomorze liczą się tutaj inne rzeczy. Po pierwsze realizacja, która stoi na bardzo wysokim poziomie. Po drugie klimat i naturalizm. Po trzecie dobrze wyważony scenariusz. A po czwarte aktorstwo z Kimem Rossi Stewartem w roli introwertycznego wąsatego komisarza Dario Maltese. Jak wiecie, dobre seriale o mafii to jest jedna z najlepszych rzeczy, jaka może spotkać fana jakościowych seriali. Także pamiętajcie, że 2 marca o 21:00 na Epic Drama poleci pierwszy odcinek. Włączcie i dajcie mu szansę. Black Earth Rising. Lata samotnej dominacji Wielkiej Brytanii na europejskim rynku serialowym co prawda już przeminęły, ale to wcale oczywiście nie oznacza, że Brytyjczycy przestali produkować dobre seriale i najlepszym tego przykładem jest właśnie Black Earth Rising, 8-odcinkowy miniserial stworzony przez Hugo Blicka, który ma na koncie między innymi inny godny polecenia miniserial The Honorable Woman. W obu przypadkach mamy do czynienia z thrillerami, z wątkami szpiegowskimi, które dotykają geopolityki oraz trudnych relacji międzykulturowych. Black Earth Rising podejmuje temat ludobójstwa w Rwandzie, opowiadając o młodej kobiecie, która w wyniku tragicznych wydarzeń zaczyna odkrywać historię swojej własnej rodziny. To wielowymiarowa historia, która nie tylko jest taką, wiecie, opowieścią kryminalną z twistem, ale również głęboką analizą konsekwencji tego, co miało miejsce w 1994 roku. W rolach głównych występują Michaela Cowell, którą możecie kojarzyć, pamiętać z serialu pod tytułem Bubblegum oraz John Goodman. My Brilliant Friend. To zdecydowanie najgłośniejszy tytuł na naszej dzisiejszej liście i taki, który miał największą kampanię promocyjną, dlatego pewnie nie jest Wam tak całkowicie nieznany. Pewnie część z Was widziała już cały pierwszy sezon i czeka na drugi, który został zapowiedziany. To jest też drugi tytuł włoskojęzyczny, o którym wspominam, co pokazuje nam, że Włosi ostatnio stali się potęgą na europejskim rynku serialowym. Genialna przyjaciółka to adaptacja popularnej serii powieści autorstwa Eleny Ferrante. Pod tym samym tytułem opowiada historię dwóch dziewcząt dorastających na przedmieściach Neapolu. Pierwszy 8-odcinkowy sezon skupia się na dzieciństwie Lili i Eleny dorastających w ubogiej dzielnicy, gdzie los młodych dziewcząt z góry jest przesądzony i sprowadza się do zamążpójścia, rodzenia dzieci i prowadzenia domu. Lila i Elena są jednak ciekawe świata i ponad wszystko chcą się uczyć, co nie jest priorytetem dla ich rodzin. Serial zadebiutował w 2018 roku i został bardzo ciepło przyjęty przez krytyków. Nic dziwnego, że dostał przedłużenie na kolejny sezon, a łącznie powstanie ich pewnie 4, czyli dokładnie tyle, ile książek w tak zwanej neapolitańskiej tetralogii Eleny Ferrante. Umbre, czyli W cieniu.
Po każdym odcinku nie tylko z USA prosiłam Was, żebyście polecali swoje typy w komentarzach i jednym z najczęściej polecanych przez Was seriali było właśnie Umbre, dlatego wiem, że to nie jest serial całkowicie anonimowy dla Was, że część z osób go regularnie ogląda, no ale muszę o nim wspomnieć. Produkcja 2015 rok, to znaczy wtedy ten serial zadebiutował, to jest serial rumuński, który doczekał się 2 sezonów, ale zdaje się, że będzie i 3. Po polsku tytuł oznacza po prostu W cieniu i dość dobrze koresponduje z zajęciem głównego bohatera, niejakiego Relu, który na co dzień jest taksówkarzem, a po godzinach pracuje jako cyngiel lokalnej mafii. Umbre jest dosyć brutalne, ale ma do siebie sporo dystansu, balansując na granicy sensacji i czarnej komedii, dzięki czemu doczekało się w mediach porównań do Rodziny Soprano. Ja dorzuciłabym do tego jeszcze trochę skojarzeń z Breaking Bad i Fargo, z tą różnicą, że akcja serialu rozgrywa się w Rumunii. Podobieństwa do wymienionych przeze mnie tytułów nie wynikają jednak z naśladownictwa, dlatego że Umbre ma swój własny, indywidualny, niepodrabialny styl, ale bardziej z przynależności do gatunku, jakim są te takie śmieszno-straszne produkcje, które opowiadają o lokalnym świecie wataszków. Sztisel. Rocznikowo jest to najstarszy serial na naszej dzisiejszej liście, dlatego że jego pierwszy sezon zadebiutował w 2013 roku, to jest, wiecie, no 6 lat. Jeśli chodzi o seriale, to jest naprawdę bardzo dużo czasu, ale nie martwcie się, on się nie zestarzał. Jest to też najbardziej egzotyczna produkcja, powiem Wam, jeśli chodzi o tematykę. Wyprodukowany w Izraelu serial Sztisel to jest dramat obyczajowy opowiadający historię rodziny ultraortodoksyjnych Żydów, którzy mieszkają w jednej z biedniejszych dzielnic Jerozolimy. Ich życie w niczym nie przypomina codzienności zwykłych, sekularyzowanych Izraelczyków, bo rządzi nim system skomplikowanych religijnych zasad i zakazów, szczególnie w sferze obyczajowej. Nie korzystają z internetu ani z większości zdobyczy cywilizacji, są hermetyczną grupą, o której nawet w Izraelu nikt raczej filmów nie kręci. Sztisel uznany został nawet za serial przełamujący społeczne tabu, a ponieważ przy okazji dobrze się ogląda, stał się bardzo popularny. Tak bardzo, że w 2016 roku prawa do jego remake'u kupiła niejaka Marta Kaufman, która jest współtwórczynią Friends. Zanim jednak doczekacie się amerykańskiej wersji, możecie obejrzeć sobie spokojnie Sztisel. 2 sezony do tej pory powstały, łącznie 24 odcinki. I to już wszystkie nasze rekomendacje na dzisiaj. Mam nadzieję, że się Wam ta lista do czegoś przyda, że sięgniecie po te seriale, bo jak mówię, one absolutnie nie ustępują amerykańskim nowościom. My długo pracowaliśmy nad tą listą, ona jest dobrze przemyślana. Każdy serial jest inny, każdy jest w innym klimacie, każdy jest z innego gatunku. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Oczywiście bardzo serdecznie Was zachęcam do tego, żebyście w komentarzach wpisywali inne tytuły seriali nie z USA, które warto jest polecić, bo my naprawdę patrzymy w te komentarze i wyłuskujemy te co lepsze, co ciekawsze seriale, które później Wam polecamy. I mam nadzieję, że wkrótce wrócimy z kolejną rekomendacją jakichś 5 seriali nie z USA. I pamiętajcie, drodzy fani Gomory, że już 2 marca o 21 na Epic Drama będziecie mogli obejrzeć pierwszy odcinek Malteze, czyli serialu, który został stworzony przez tych samych ludzi, napisany przez tych samych scenarzystów. I myślę, że nie ustępuje Gomorze, chociaż jest trochę inny, jest osadzony w innej epoce historycznej i ma trochę inne tempo, ale dajcie mu szansę koniecznie. Tyle od nas. Jeżeli Wam się podobał odcinek, to łapki w górę, subujcie nasz kanał, wpadajcie na nasze media społecznościowe, czyli na Instagrama, na Twittera i na Facebooka i widzimy się w kolejnym odcinku.